Gaspar Józef Hipolit Segierski, urodzony 6 stycznia 1813 roku w Ławkach koło Poznania. Hipolit miał 6 rodzeństwa i 3 dzieci, 2 córki i syna. Swoją naukę zaczął w domu, gdzie uczyła go matka, potem przeniósł się do gimnazjum w Trzemieśnie. Następnie zamiast brać udział w powstaniu, przeniósł się do gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu, obecnie Marynki. Ukończył naukę z najwyższą pochwałą i udał się na studia w Berlinie. W 1848 założył w Poznaniu pierwszy naczelny dziennik, Gazetę Polską, której był redaktorem naczelnym. Po jej upadku napisał do końca naczelnego. Jego zasługą było powstanie szkoły naczelnej w Poznaniu. Był jednym z autorów literatury literackiej o tematyce technicznej. Pomnik Hipolita Cegielskiego jest w Poznaniu na narożniku ulicy Święty Marcin i Podgórnej. Przy placu Wiosny Ludów w centrum miasta. Pomnik odsłonięto 19 września 2009 roku o godzinie 19. Projektantem rzeźby był Krzysztof Jakubik. W uroczystości tej brała udział jego prawnuszka Zofia Cegielska. W Poznaniu na budynku bazaru przy ulicy Paderewskiego znajduje się tablica upamiętniająca Hipolita Cegielskiego. Otworzył tam sklep handel żelaza, w którym sprzedawał drobne wyrobne metale. Dziękuję bardzo. Hipolit Cegielski jest świetnym przykładem pozytywisty. Nie tylko ze względu na czas, w jakim się urodził, ale także ze względu na to, że wierzył, że wiedza to klucz do rozwoju społeczeństwa oraz pojedynczych jednostek. Był zapalonym nauczycielem języka polskiego oraz języków starożytnych, łaciny oraz greckiego. Napisał podręcznik do języka greckiego i co najważniejsze, pisał wiele artykułów z zakresu lingwistyki, dydaktyki, w tym rozprawkę o słowie polskim i koniugacjach. Jego z 1842 roku.